Kolejny odcinek, taki myk. Uwaga, uwaga, co zrobić, kiedy skończy Wam się suchy szampon w najbardziej nieodpowiednim momencie? Nie ma. Jeżeli nie wiecie, co to jest suchy szampon, to umieszczę link do mojego filmu Co to jest suchy szampon i dlaczego jest super? Tu, gdzieś. I też w opisie umieszczę link dla tych, którzy nie mogą czytać anotacji. Jeżeli skończy Wam się suchy szampon i jesteście w potrzasku, bo macie już nieświeże włosy, to wystarczy, uwaga, złapać talk albo jakikolwiek puder, taki do twarzy. I w zasadzie jakikolwiek pędzelek, może być do pudru, może być skunks, może być jakikolwiek. I wystarczy na ten pędzel nabrać sobie puder i wklepać go tutaj w nasady włosów. Czyli robi się dokładnie to samo, co suchym szamponem, tylko po prostu pudrem ręcznie. Efekt jest trochę gorszy niż suchym szamponem, ale jest i tak zadowalający, jeżeli macie naprawdę problem, a Wasz suchy szampon się skończył. Więc wystarczy po prostu ten puder sobie wklepać tutaj w skórę, wytrzeć to jak suchy szampon normalnie, już nie wyczesywać, bo i tak tego nie będzie widać i voilà, włosy odświeżone bez użycia suchego szamponu.